Witam serdecznie, dzień dobry wszystkim, z tej strony Piorun. Niezwykłe informacje płyną do nas z USA, a dokładnie z Teksasu. Robot w fabryce Tesli zaatakował pracownika, w ostatniej chwili wyrwano mężczyznę ze szponów cyborga. 28 grudnia 2023, godzina 20:26, Kazimierz Sikorski napisał to. Na szczęście się podpisał autor. Tesla, należąca do Elona Muska, zaprezentowała nową wersję swojego humanoidalnego robota. Powiem wam szczerze, tutaj się wtrącę, że to jest kolejny dowód na to, że sztuczna inteligencja niebawem zacznie wdrażać swój plan zniewolenia albo totalnego zniszczenia rodzaju ludzkiego. Jeżeli mi nie wierzycie, to czytamy. Do dramatycznego zdarzenia doszło podczas awarii w fabryce firmy Tesla Giga Texas, niedaleko Austin w USA. Jeden z pracowników został zaatakowany przez maszynę zaprojektowaną do przenoszenia świeżo odlanych części samochodowych. Do dramatycznego zdarzenia doszło podczas awarii w fabryce firmy Tesla Giga Texas niedaleko Austin w USA. O, tu macie to. Niespodziewany atak robota. Dwóch świadków z przerażeniem obserwowało, jak współpracownik został zaatakowany przez maszynę zaprojektowaną do chwytania i przenoszenia świeżo odlanych aluminiowych części samochodowych. Robot unieruchomił mężczyznę, który wówczas zajmował się oprogramowaniem dla dwóch znajdujących się w pobliżu uszkodzonych robotów Tesli. Robot wbił metalowe pazury w plecy i ramię pracownika, raniąc go. Słuchajcie, jeżeli już dochodzi do czegoś takiego, to co ja wam mam mówić? Wyrwany ze szponów cyborga. Na szczęście koledzy zdołali nacisnąć przycisk awaryjnego wyłącznika, pozostał jednak strach i ślady krwi ranionego pracownika. Choć Tesla nie zgłosiła organom regulacyjnym żadnych innych obrażeń związanych z robotami w fabryce w Teksasie, w 2021 ani w 2022 wspomniany incydent nastąpił po latach obaw związanych z zagrożeniami związanymi ze stosowaniem zautomatyzowanych robotów w miejscu pracy. Doniesienia o obrażeniach spowodowanych przez robotycznych współpracowników w centrach wysyłkowych Amazon, zabójczych droidów, chirurgów czy autonomicznych samochodów sprawiły, że wielu kwestionuje szybką integrację nowej technologii. Muszą raportować. W raporcie z wypadku w Teksasie, który Tesla musi przedkładać władzom, aby utrzymać... O, właśnie, to jest klucz. Ulgi podatkowe. W tym stanie stwierdzono, że inżynier nie potrzebował zwolnienia lekarskiego. Nie, no na pewno nie potrzebował. Jak mu wbił kurwa widły w plecy, to na pewno nie potrzebował. Nie no, don't eat the panic, don't eat the panic. Jednak prawniczka reprezentująca pracowników kontraktowych Giga Texas Tesli powiedziała, że jej zdaniem liczba obrażeń odniesionych w fabryce jest zaniżona, czyli już wiemy, co się dzieje. No i to jest koniec artykułu. Ale powiem wam szczerze, to jest kolejny dowód na to, co ja mówię, że powinniśmy najpierw dopracować technologię sztucznej inteligencji robohumanoidalnych cyborgów, zanim zaczniemy je wdrażać w naszym świecie. Czy film Terminator do jasnej cholery nam nie pokazał, co się stanie, jeżeli za szybko to zrobimy i będziemy przy tym lekko myślni? Zostawiam was w sekcji komentarzy z tym tematem. Pozdrawiam serdecznie. Piorun Burza Elektryk.